Ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z My Summer Car. Dzisiaj wam pokażę dwie modyfikacje, które według mnie są dosyć ciekawe. Pierwsza będzie to modyfikacja do destrukcji i zabawy. Druga będzie to modyfikacja, jeśli ktoś będzie chciał się tutaj pobawić w jakieś, nie wiem, odgrywania, jakieś oznaczania wypadków, pomocy drogowej czy coś w tym rodzaju. I będą to na przykład pachołki. Ale zaczniemy od destrukcyjnej części tego odcinka, mianowicie od super młota destrukcyjnego, którym możemy zniszczyć praktycznie wszystko. Tak tylko przypomnę, że aplikacja My Summer Car Manual przerodziła się w stronę internetową, czyli games-manuals.com/pl i tam znajdziecie wszystkie poradniki, modyfikacje, newsy, aktualizacje i wszystko co związane m.in. z My Summer Car, My Garage, Mon Bazou, The Long Drive i innymi jakimiś tam grami. Zapraszam. Oprócz chyba tej ławy. Ale jeśli użyjemy go na Satsumie, to doprowadzimy do takiej destrukcji, że możemy rozwalić ten samochód w drobny mak. Ale zanim jeszcze do tego dojdziemy, zwiększmy sobie tutaj skuteczność tej modyfikacji. A, jest na 200. 200 000, dobrze. Więc zostaje. Czyli to jest najmocniejszy młot, jaki może być. I generalnie jak was zdenerwuje ten samochód, bo nie będzie chciał wam odpalić, to możecie go tak potraktować, że po prostu zdemontujecie z niego części w taki troszeczkę inny sposób niż dotychczas. Szybko, łatwo i przyjemnie. Natomiast jeśli wam się na przykład zablokuje pojazd, nie będzie chciał wyjechać z jakichś rowów czy czegoś innego, ale ławkę to ty zostaw, to też możecie tak w zasadzie go potraktować i możecie go w ten sposób wyciągnąć z jakiejś przeszkody. Powiedzmy, samochód jest przewrócony na dach. No i co możecie z tym zrobić? No jedynie popchnąć go rękoma albo użyć do tego młotka. Czyli za słabo, żeśmy użyli tego młotka. Trzeba poprawić, bo nic się tutaj nie zmieniło. Dalej nie możemy nim nigdzie pojechać, bo jest przewrócony. Kurde, dalej nie możemy. To może... O, sam się postawił na koła, bo już się wystraszył, że jeszcze będzie trzeba go raz tutaj zdzielić. Ale no możemy go tutaj zdzielić na przykład, bo nie mogliśmy wyjechać z takiej tutaj oto dziury. No bo była przeszkoda. I teraz na prostym terenie możemy sobie tak naprawdę przejechać i pojechać gdzie chcemy. Zobaczcie, że z takiego coupé zrobił się trochę taki shooting brake, jak od Mercedesa. Więc tunik wizualny, trochę mechaniczny, bo część rzeczy nam odpadło, więc będzie głośniejszy. I taki tuning wiejski troszeczkę. Pięknie. Mi się na przykład podoba. Takim samochodem mógłbym jeździć. Ale zwróćmy go do garażu, skąd żeśmy go wzięli. Ale proszę współpracować. Proszę do garażu iść, jechać, kierować się. I na inne pojazdy tak samo to działa. Inne pojazdy również możemy tak traktować. Możemy tak traktować pojazdy nawet NPC-ków. Więc to nie tylko te nasze. Chowajmy ten do garażu, tak jak tam stał. No bez tej ławki, ale już dobra. Może kiedyś go tam gdzieś złożymy. Weź tam dalej, o, dobrze. Chowany. Teraz tak, na przykład jeśli denerwuje was ten oto stary samochód, to jego też możecie tak potraktować. Możecie go bardziej tak potraktować. Albo możecie w ogóle... wywalić go na dach, żeby w ogóle nikt już nim nigdy nie pojechał. Bo i tak do niczego się nie nadaje. Tym możemy zrobić tak samo, chociaż ten to już tam pieprzył sobie taksi. Z gifu jest o tyle problem, że to jest ciężki. I jego tak łatwo nie przesuniemy. Ale też możemy z nim zrobić jakiś tam użytek. Traktor jest o tyle dziwny, że on wraca na swoją pozycję dawną. Nie wiem dlaczego tak jest. Ale tak jest, zobaczcie. Nieważne jak go strzelę, on zawsze wraca tutaj na tą pozycję. O, widzicie? Normalnie jest Traktor samopowracający, jak bumerang. Nie wiem kompletnie czemu tak się dzieje, ale tak po prostu już jest w tej grze od bardzo, bardzo dawna. Nawet czasami jeśli chce się użyć jakiejś modyfikacji na to, żeby ją przenieść tak po prostu ręcznie, no to też jest czasami jakiś problem, chociaż już się chyba poprawiło. Czyli im dalej od tego, od pozycji jakby startowej, tym mniej on jakby stawia oporu i mniej już wraca na swoją pozycję, a wręcz w ogóle nie wraca na swoją pozycję. O, i tak może stać, taka dekoracja na przykład domu. No, spoko. Natomiast no wiadomo, kierowca autobusu nas denerwuje czasami, jest po prostu jakiś arogancki czy coś w tym rodzaju, więc starczy go tutaj zdzielić parę razy i on już nigdzie nie pojedzie. Więc i przy okazji zablokował drogę, więc sami też nigdzie już tutaj nie pojedziemy, chyba że go ominiemy ładnie. I do tego na przykład przydadzą się tutaj pachołki, żeby go na przykład móc pięknie obrycować, że tutaj się coś wydarzyło. W tym przypadku przechodzimy oczywiście do zainstalowanych modyfikacji. Dajemy nie informacje, tylko dajemy koło zębate i możemy sobie zespawnować pachołka. Możemy na przykład tak chodzić i spawnować sobie te pachołki co jakiś czas, tak żeby ładniej to było oznaczone po prostu. Tak wiecie, profesjonalnie. Zobaczcie. To nie jest profesjonalne, może poza tym jednym pachołkiem, ale tak poza tym to jest bardzo profesjonalnie. I teraz będą te dwa debile tutaj jechały, to na pewno będą widziały, że coś tutaj jest nie tak, bo stoją przecież pachołki, a pachołków jakoś to tak nigdy nie było tutaj. No i generalnie wydaje mi się, że przemalować jeszcze tylko vana na jakiś, powiedzmy, żółty czy pomarańczowy kolor, dodać parę oznaczeń, że jest to jakaś pomoc drogowa i możemy się dodatkowo bawić w tej grze w oznaczanie wypadków drogowych. Pięknie. Pięknie to jest tutaj zrobione. Na przykład możemy oznaczyć teren sklepu Teimona, że nie wiem, nie można tam wchodzić, bo jest zagrodzone, bo coś tam. Bo skażenie biologiczne. I sobie spawnujemy tutaj pachołki, które nie pozwalają innym wejść do środka. Za tym idzie, wejście jest zagrodzone. Ale dobra, przejdźmy teraz do innych czynności, jakim jest sprawdzenie, czy u Teimona można coś tutaj wyrządzić, jakieś szkody. To niestety nie. Kasy niestety nie. Samego Teimona niestety nie. Lodowy z żarciem nie. Tej też nie. Oj. No już ci tam płacę. No patrz, chodź, ja ci pokażę, jak ci zapłacę. Patrz. Otrzymaj młota. Młota. Ty ode mnie pieniędzy chcesz? Jesteś tego pewny? Przemyślałeś tą decyzję? Paręnaście razy. I jeszcze się gapisz tak, tak? Taki pewny siebie jesteś, że zapłacę, a nie zapłacę. No i tym oto sposobem, no niestety, ale sklep jest zamknięty. I też są zamknięte. Nie możemy nic zrobić. Możemy jedynie wybić szybę w pubie, do którego możemy się włamać. Przepraszam. Chciałbym przejść. Dziękuję. O. Młotkiem na przykład możemy ukraść automat. No niestety nie. Nie możemy. Jedynie co możemy, to chyba go tylko tutaj podczepić pod tak naprawdę linkę. Możemy, czy nie możemy? Możemy. Do samochodu i tylko to jest chyba jedyny sposób na to, żeby go wyrwać tutaj z tej, że tak powiem, podłogi. No bo nawet jeśli, zobaczcie, weźmiemy sobie coś takiego, to nie jesteśmy w stanie obugować tego na tyle, żeby to gdzieś tam, powiedzmy, się wywaliło z tej podłogi. Kierowca autobusu się męczy, zaraz pewnie wysiądzie, bo nie będzie mógł przejechać, ale należało mu się. W ogóle to jest, o, kierowca w krzaczku, w ogóle to jest takie oznaczenie, że jest wypadek i bardzo proszę tutaj, o, czekaj, siadasz? I co ty robisz? Fajnie, wysiadasz jeszcze. Bo tutaj ja bym, wiesz co, nacisnął? Taki ładny przycisk jest tutaj. I w tym momencie byś chyba zatrzymał ten autobus, nie? I byś już wysiadł stąd. Tak mi się wydaje. 25 marek ci nie dam, bo ty mi ostatnio skamowałeś. Ja ci pomogę, poczekaj, ja ci pomogę, zobaczysz, chłopie, ja ci tak pomogę. Ale te drzwi to trzeba zamknąć. Hej, Mon. Wietrzysz tutaj. Naprawdę, tak się nie robi. Tak się naprawdę nie robi, Teimon. Karnić żeś bajerkę. Kurde no. Teimon, co żeś narobił? Teimon, dawaj tam śpiochu jeden. Ty no zamknięte, Teimon, nie wygłupiaj się. Nim to jest, cześć, gdzie ten młotek zostawiłem? To przez Teimona. O! I, ja ci pomogę. Pomoc drogowa imienia Radosława właśnie przybyła na miejsce. Tyk, to nie w tą stronę, dobra? Ty, bo ci się trochę chyba kark nam przyksiwi. Boleś. O, proszę bardzo. 1000 zł na PayPala bardzo proszę przelać. I do usług. Następnym razem proszę dzwonić. A przyjadę. Pachołki gdzieś mi zniszczył, ale... To ci w koszty wliczę następnym razem. Niestety nie chciał wysiąść, a sądziłem, że będzie tutaj przeklinał. Ogólnie pachołków możecie spawnować tyle, ile chcecie. Bo one tak naprawdę znikną w momencie, jak wyjdziecie z gry. Więc to nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, czy zespawnujecie ich sobie tutaj 1500, 1100, 900. Czy tak naprawdę zespawnujecie sobie dwa. Po tym jak wyjdziecie, to... Generalnie ślad po nich zaginie. One nie są jakoś tam bardzo FPS-ożerne, bo tak jak widzę, zespawnowałem już ich tyle i generalnie mi FPS-y jakoś tam bardzo nie spadły, że zaraz lagi czy coś. Natomiast no i tak się poprawiła optymalizacja leciutko po tym jak aktualizacja weszła z DirectXem 11. Ale tak jak widzicie, kosmos jest tutaj z pachołeczkami. Jest ich naprawdę dużo. A FPS-y jak były, tak są. Dobra, jedzie autobusik. Halo, panie kierowco, proszę tutaj zwolnić, bo zobacz pan... Panie kierowcoś, pan pachołki mi rozjechał. Pan pachołek? No i mi pan pachołki rozjechał. O, oddajcie jednego pachołka. I zaraz tutaj zrobimy sobie coś. Patrz, patrz na to. Tyk, patrz. Hehe, hehe. Daj mu pachołek, hehe. Hehe, clown. Tak chyba, nie wiem, w amerykańskich filmach było, że jak ktoś miał pachołek, to w bajkach, jak ktoś miał pachołek na głowie, to chyba był ten taki głupi, nie? Jakoś tak było. Dobra, pachołki. Super, mega mocny młot chyba jest ogarnięty. Natomiast jeszcze ja bym go sprawdził na innych pojazdach. Jak to by wyglądało. O, jedzie taki jeden. Śmieszny. Nie trafiłem go, niestety. To 2 razy sztuka, jak nie to zaraz zrobimy sobie troszeczkę inaczej. Tru, też go nie trafiłem. Hola, hola, panie kierowco. Proszę poczekać. Proszę się tutaj cofnąć na pobocie. Sprawdzimy tutaj pana stan techniczny pojazdu. Pan spełnia normy. Panie kierowco, proszę tak nie uciekać. Na ulicę proszę wrócić, a nie uciekać na jakieś tutaj... Dróżki. Ocie, panie kierowco, aś pan zaszalał teraz. Ty go tu na kółeczka. Piękny młotek. Piękna sprawa z tym młotkiem. Lecimy tam. Na rajdzie pewnie to samo jest, nie? Jakby ktoś się tam gdzieś na rajdzie wywalił z tych kierowców, to elegancko można było go wtedy podnieść w taki oto sposób. I go nakierować na wyścig. Piękna sprawa. Pięknie. Jeszcze raz. Troszeczkę ja tutaj jestem designerem takim dzisiaj. Tunerem wizualnym. Zobaczcie, że ja z takich zwyczajnych samochodów robię takie niezwyczajne rysy. I no troszeczkę można by powiedzieć, że jestem takim włoskim projektantem samochodów. Na przykład jak każdy ma prosty dach, co jest już przereklamowane totalnie. To ten na przykład ma tutaj taki spad, żeby woda lepiej spadała w tą drugą stronę. Żeby tutaj kierowcy nie kapało gdzieś na szybę, na głowę, jak będzie drzwi otwierał. Wiecie o co chodzi. No, taki nowy patencik. progi krzywe, bo żeby tak wiecie, jak się zawiesi, to żeby można było go trochę pobujać. Pan z tą przyczepą to tam tak nie szaleje, bo zaraz tam się przejdziemy do pana. No, pięknie to wygląda. Super elegancko. Ile ty samochodów tam pojechał? O, tu jeszcze z bagażnikiem byśmy troszeczkę zrobili, żeby te rysy tutaj zmniejszyć. I elegancko zobacz. Samochód jak z 2030 roku. Zobaczycie, że kiedyś takie będą. Jak któryś projektant zobaczy ten film, powie, kurde. Patrz. I tym pesymistycznym zakończeniem kończymy ten odcinek, no bo jednak już nie mamy co do roboty. Kierowca się zdenerwował, samochód się zdenerwował i po prostu nas zniecystwili. Więc dzięki wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Cię podobało. Tak to oczywiście zostaw łapkę w górę, napisz jakiś komentarz, zasubskrybuj ten kanał, jeśli jesteś nowy. Ja Cię zapraszam na mojego Discorda, Instagrama, TikToka, wszystkie linki masz w opisie. Mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.